Trwają prace zabezpieczające wały przeciwpowodziowe na terenie gminy Dwikowy od Kamienia do Szczytu na długości 5250 metrów za 12 milionów złotych. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Sandomierzu jako generalny wykonawca, inwestorem Świętokrzyski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Kielcach, oddział w Sandomierzu. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa. Ten odcinek pozwoli na zabezpieczenie Doliny Dwikowskiej przed powodzią. Termin zakończenia koniec listopada bieżącego roku. Jaki był stan wałów przed pracami? Prace wykonuje się dlatego, że w czasie powodzi w 2001 roku występowała tutaj bardzo duża filtracja wody pod podłożem wału, pod samym wałem. W związku z tym w tej chwili uszczelnia się grunt poprzez zabicie ścianki szczelnej metalowej i wyłożenie korpusu wału folią. Pozwoli to na przedłużenie drogi filtracji, no i wzmocni te wały przeciwpowodziowe. W międzyczasie, w czasie pracy przy ujściu Opatówki na Wale Wiślanym odkopano szczątki dokumentów prawdopodobnie żołnierza radzieckiego z okresu II wojny światowej, ponieważ zachował się w dobrym stanie medal za odwagę z numerem, oczywiście w języku rosyjskim. To wskazuje, że zginął tu ktoś w czasie II wojny światowej, jakiś żołnierz dziecki, ponieważ na Wiśle od sierpnia 44 do stycznia stał front. Dopiero ofensywa poszła w styczniu, no i prawdopodobnie żołnierz ten poległ tutaj w czasie walki. No tak, to jest wyjątkowo rzadkie znalezisko, nietypowe, gdzie znajdujemy szczątki żołnierza Armii Radzieckiej z kompletem nieczytelnych dokumentów, z odznaką za odwagę, który zginął na stanowisku ogniowym. W tym miejscu był karabin, ciężki karabin maszynowy. Znaleźliśmy jego elementy, lufę, amunicję, granat, podręczny karabin typu pepesza. Zjawisko jest na pewno bardzo... Wykrywacz metalu coś jeszcze pokazuje, prawda? Czego możemy się spodziewać? Czy to są małe jakieś fragmenty amunicji, czy znowu coś dużego, czy może kolejne ofiary? Nie, ewidentnie tu są szczątki jednego żołnierza. Jedna osoba tu zginęła w tym miejscu. No, znajdujemy wiele rzeczy, tutaj uległo całkowitej korozji. Elementów tu znajdujemy takich jak klamra od paska, guziki, przybornik do broni, różne takie drobiazgi, które po prostu ten żołnierz miał przy sobie. Tak, czy spodziewacie się jeszcze większej ilości amunicji? Czy to są jakieś śladowe jednostki? No, prace tu mamy szeroko zakrojone i na pewno będziemy przeszukiwać ten grunt do późnego wieczora, ze względu na to, że na obszarze 20 metrów kwadratowych cały czas mamy mocny sygnał i cały czas dokładnie przeszukujemy grunt. Jak widać, nasycenie gruntu jest bardzo duże już.